Tłumaczyłem kobiecie wszystko po kolei, tak jak Slim kazał. Trwało to dobre 15 minut, a kobieta siedziała i słuchała, nie odzywała się ani nic. Po jakimś czasie do pokoju weszła trójka maluchów, gdzieś tak w wieku mojego Foresta, i wdrapały się jej na kolana, kiedy skończyłem gadać, kobieta w bekoch. Panie Gump, łka przez łzy. Kupiłabym tę encyklopedię, gdybym mogła, słowo daję, ale nie stać mnie. No i opowiedziała mi swoją smutną historię. Mąż rzucił ją dla młodszej, została bez grosza przy duszy, zaczęła pracować jako kucharka w barze szybkiej obsługi, ale ciągle chodziła taka zmęczona, że raz zasnęła i spaliła ruszt, więc ją wywalili. Niedawno zakład elektryczny wyłączył jej prąd, a zakład telefoniczny lada dzień wyłączy telefon. Poza tym powinna iść do szpitala na operację, ale nikt nie operuje za darmo, a dzieciom burczy z głodu w brzuchu. Jeszcze wieczorem gospodarz ma wpaść pod czynsz, a ona nie ma tych 50 dolarów, co mu jest winna, a jak tak dalej pójdzie, pewnie ją wyrzuci z dziećmi na bruk. Inne problemy też miała, ale nie będę was nimi zanudzał. Skończyło się na tym, że pożyczyłem kobiecie 5 dychów i wziąłem nogi za pas. Kurde, żal mi było babiny. Cały dzień pukałem od drzwi do drzwi. Większość ludzi nie wpuszczała mnie do środka. Niektórzy mówili, że już ich kto inny naciągnął na encyklopedię. Ci byli do mnie zdecydowanie wrogo nastawieni. W 4 czy 5 domach zatrzaśli mi drzwi w twarz, a w jednym ktoś mnie poszczuł wielkim psem. Wieczorem, kiedy na miejsce zbiórki przyjechała ciężarówka Slima, dosłownie padałem na pysk. A w dodatku czarno patrzyłem w przyszłość. Nie zrażajcie się, chłopaki, mówi do nas Slim. Pierwszy dzień jest zawsze najgorszy. Pomyślcie, każda zawarta umowa równa się 1000 dolarów. Wystarczy jedna jedyna umowa, a ręcze wam frajerów nie brakuje. Po czym zwraca się do mnie Gump, powiada, obserwowałem cię. Masz niesamowitą energię, a także duży urok osobisty. Potrzebny ci tylko mały trening pod okiem fachowca. Jutro rano wybierzemy się razem i nauczę cię paru sztuczek. Wieczorem nawet nie miałem ochoty na kolację. Kurde, flaki, myślę sobie, ładnie się spisałem. Nie ma co. Schodziłem podeszwy i mało, że grosza nie zarobiłem, to jeszcze wróciłem uboższy o 50 dolców i z dziurą w nogawce, gdzie mnie capnął pies. Mały Forest bawił się na podłodze w salonie. Gdzie byłeś? Pyta się mnie. Sprzedawałem encyklopedię. Mówię, jakie encyklopedie? Wyjaśniłem mu wszystko. Według instrukcji wygłosiłem wykutą na blachę gadkę, wyciągłem broszury z lustracjami, pokazałem egzemplarz encyklopedii, najnowszy suplement. Po skończonej demonstracji dzieciak spogląda na książki i powiada, ale gówno, kto cię nauczył takich brzydkich słów? Pytam go. Czasem mamusia ich używała. Tak? No może, ale 7-letni chłopiec nie powinien, tłumaczę synkowi. A swoją drogą, dlaczego tak mówisz? Bo to prawda. Pełno tu bzdur, spójrz. Wskazuje na otwartą stronę encyklopedii, na lustrację, pod którą pisze Big, rocznik 1956. To wcale nie rocznik 56, tylko 55, mówi. Big z 56 miał inne skrzydełka. O, spójrz tutaj. To myśliwiec F-85, a nie F-100. Dzieciak skacze po stronach i prawie na każdej coś znajduje. Tu jeden błąd, tam drugi. Każdy kretyn wie, że to lipa, mówi. No może nie każdy, myślę sobie. Nie miałem pojęcia, czy mały gada do sensu, czy bez sensu, ale postanowiłem wyjaśnić sprawę ze Slimem. Parkujemy ciężarówkę w dzielnicy domków jednorodzinnych, wysiadamy i idziemy wolno przed siebie. Slimowi ani na chwilę pysk się nie zamyka. Tyle ma dla mnie cennych wskazówków. Pamiętaj, Forest, trzeba dopaść kobietę w odpowiednim momencie, powiada. Najlepiej z samego rana, kiedy wyprawi starego do pracy, a jeszcze nie zdąży odwieźć bachorów do szkoły.
Jeżeli zobaczysz w ogródku zabawki dla dzieci w wieku przedszkolnym, radzę ci wrócić później, w środku dnia. Druga najlepsza pora to wczesne popołudnie, kiedy w telewizji przestają nadawać opery mydlane, a zanim kobieta jedzie odebrać tałataństwo ze szkoły. No i oczywiście zanim mężuś pojawia się w domu. Słuchaj, Slim, przerywam mu. Mam pytanie. Ktoś mi mówił, że w tej encyklopedii jest pełno bzdur. Tak? A kto? Wolałbym nie zdradzać. Ja mu na to. Ale czy to prawda? A skąd tu diabła mam wiedzieć? Dziwi się Slim. Nie jestem kurwa od czytania, jestem od sprzedawania. No a ci, co kupują? Pytam go. Myślisz, że to sprawiedliwe, że bulą tyle forsy za kłamstwa? A nie masz większych zmartwień? On na to. Frajerzy i tak nie wiedzą, co jest prawdą, a co nie. Zresztą chyba nie sądzisz, że oni z tych encyklopedii korzystają. Ręczę ci, że nie. Kupują je, stawiają na półce i więcej do nich nie zaglądają. No dobra, idziemy dalej. Slim puszcza żurawia na prawo i lewo. No i wreszcie upatruje sobie cel. Patrzę, stoi obdrapany dom, farba z niego złazi, ale na werandzie leżą dziecięce rowerki, a z gałęzi drzewa wisi na sznurze stara opona, taka niby huśtawka. Idealne miejsce, powiada Slim. Mam do tego nocha, dwoje bachorów, mniej więcej w wieku szkolnym. Założę się, że mamuśka aż ręka świerzbi, żeby wypisać mi czek. Puka do drzwi, otwiera młoda kobieta o jakiejś takiej zmęczonej twarzy i smutnych oczach. Slim migiem przystępuje do natarcia, terkocze jak nakręcony gładko, elokwentnie i powoli, kroczek po kroczku, wpycha się do środka. Zanim kobieta łapie się, co jest grane, siedzimy na kanapie w salonie. Nie potrzebuję więcej encyklopedii, mówi nasza gospodyni. Niedawno nabyliśmy z mężem Britannikę i Amerykanę. Będziemy je spłacać przez następnych 10 lat. No właśnie, woła Slim. I przez tyle też lat nie będą ich państwo używać, bo Britannika i Amerykana przeznaczone są dla starszych dzieci, licealistów, studentów, a państwu potrzebne jest coś dla maluchów. Coś pisane prostym, zrozumiałym językiem. Ja właśnie coś takiego oferuję. Zaczął wciskać kobiecie foldery, pokazywać przewagi naszej encyklopedii nad tamtymi, co je kobieta już miała. W naszej, o proszę, ile jest rysunków i ilustracji. No a tekst wystarczy spojrzeć, jaki prościutki i klarowny. Nie to, co w Brytanice i Amerykanie. Paplał taki, paplał. Naciągnął jeszcze kobietę na poczęstunek w postaci limoniady, a zanim się pożegnaliśmy i wyszli za drzwi, trzymał w garści podpisaną umowę. Widzisz, Gam, jakie to łatwe, pyta się mnie na ulicy. 20 minut pracy i jestem 1000 dolców do przodu. Chyba trudniej byłoby ukraść niemowlakowi grzechotkę. Pewnie miał rację. Tyle, że nie chciałem nikomu kraść grzechotków. To znaczy, coś mi się w tym nie za bardzo podobało. No bo na co tej biednej kobiecie tyle różnych encyklopedii? Ale właśnie takie klientki Slim lubił najbardziej. Wciskasz im kit, a one we wszystko wierzą. Jeszcze są wdzięczne, że mają do kogo otworzyć gębę. No... Dobra, lekcja lekcją, a teraz mam się sam brać do roboty i do wieczora dokonać jednej, a nawet dwóch transakcji. W porządku, skoro kazał się brać, to się wziąłem, tyle że wcale mi nie szło tak gładko jak jemu. Chodziłem od domu do domu, pukałem i stukałem, w sumie będzie do 20 albo 30 drzwi, ale kurde flaki, ani razu nie wpuszczono mnie do środka. 4 czy 5 razy nawet nie otwarto mi drzwi, tylko przez szparę na listy czyjś głos ryknął, żebym się wynosił w cholerę. Jedna pani akurat polewała szlauchem podjazd przed domem i mnie też polała w złości, kiedy zacząłem ją namawiać na kupno encyklopedii. Szłem z powrotem na miejsce zbiórki, kiedy nagle zobaczyłem ulicę, która się diametrowo różniła od poprzednich. Ładna, czysta, z ładnymi, czystymi domami, przed domami ogródki, na podjazdach drogie, eleganckie samochody i w ogóle. Na końcu ulicy, na takiej niedużej górce, stała ogromna willa, największa ze wszystkich w okolicy. Taki prawie pałac. Pomyślałem sobie, a co mi tam? Raz krowie śmierć. Niby Slim nam mówił, że bogacze nie kupują encyklopedii, bo są mądrzy i nie dają się wycyckać, ale co miałem do stracenia? A więc wziąłem i nacisłem dzwonek. Czekała tu nic. Cisza. Jak w cmentarnym grobie, więc myślę sobie, pewnie wyszli, ale na wszelki wypadek dzwonię drugi raz i trzeci.
Wreszcie mi się nudzi. Szykuję się do odejścia, kiedy nagle drzwi się otwierają. Patrzę, a tam stoi kobieta w czerwonym szlafroczku z jedwabiu. W ręku trzyma cygarniczkę. Jest dużo starsza ode mnie, ale wciąż niczego sobie. Włosy ma długie, z falami. A czy czymś twarz mocno pomalowaną. Obejrzała mnie dokładnie od czubka nogi do czubka głowy, po czym wyszczerzyła się w wielkim uśmiechu. Zanim zdążyłem coś z siebie wydukać, pchła szeroko drzwi i zaprosiła mnie do środka. Powiedziała, że nazywa się Alice Hopewell, ale żebym mówił do niej po imieniu, czyli Alice. Pani Hopewell, czyli Alice, zaprowadziła mnie do dużego pokoju, co miał sufit wysoko w górze i od groma ładnych mebli. Napijesz się czegoś? Zapytała, kiedy potrząsłem łbem, że tak, spytała się, na co bym miał ochotę. Bourbona, gin czy może szkocką, ale Slim zakazał nam pić alkohol w godzinach pracy, więc poprosiłem o kolę. Ledwo pani Hopewell, czyli Alice, wróciła z powrotem do pokoju, natychmiast rozpocząłem wyuczoną na mur beton gadkę. Wywijam mozorem jak najęty, ale gdzieś tak w połowie pani Hopewell przerywa mi i mówi: w porządku, Forrest, wystarczy. Chętnie kupię. Co? Pytam się jak idiota, bo nie wierzę we własne szczęście. Jak to co? Encyklopedię? Ona na to. I pyta się, na jaką sumę wystawić mi czek. Więc jej tłumaczę, że nie ma kupować encyklopedii, ma jedynie podpisać umowę, że co roku do końca życia będzie nabywać nowy suplement. Ale pani Hopewell nie chce tego słuchać, tylko pyta, gdzie ma się podpisać. No to jej wskazuje i już w trakcie pociągłem łyka coli. Co za świństwo. W pierwszym odruchu pomyślałem sobie, że pewnie pani Hopewell coś się pokićkało, ale okazało się, że nie, nie. Nic się nie pokićkało, bo na stoliku faktycznie postawiła puszkę coli. A teraz Forrest mówi do mnie: pani Hopewell, zostawię cię tu i pójdę się przebrać w coś wygodniejszego. No, na moje oko ten jedwabny szlafroczek, co go ma na sobie, jest całkiem wygodny, ale trzymam język na kłódkę, no bo w końcu co mnie to obchodzi. Dobrze, proszę pani. Alice poprawia mnie i znika za drzwiami. Siedziałem na kanapie, gapiłem się na puszkę z kolą i dyszałem jak dżownica po biegu. Kurde, dlaczego nie poprosiłem o limonadę albo co? Czułem, że wykorkuję z pragnienia, zanim się pani Hopewell pojawi, więc podniosłem dupsko i ruszyłem na poszukiwanie kuchni. Kiedy ją znalazłem, oczy stanęły mi słupa. Jezu, takiej kuchni to ja w życiu nie widziałem. Była większa niż chata, w której wyrastała Jenny. Cała wypchana lśniącą glazurą, terkotą i nierdzewną stalą, a światło to biło prosto z sufitu. Myślę sobie, no dobra, pewnie ta kola, co ją piłem w salonie, była zepsuta albo co, więc poszukam nowej. Zaglądam do lodówki, a tam stoi z 50 puszek. Trochę mnie dziwi ta kolowa obfitość, ale nic, wyjmuję jedną, pociągam zatyczkę i przysysam się jak niemowlak do smoka, bo tak strasznie mnie gardło suszy. I nagle, Jezu, co za ochyda, wypluwa wszystko na podłogę, smakowała jak siki. No, może nie zupełnie jak siki, bo prawdę mówiąc, nie wiem jak siki smakują. Zawartość puszki miała smak terpentyny zmieszanej ze stopionym boczkiem, ciutką cukru i wodą z bąbelkami. Przyszło mi do łepetyny, że jakiś dowcipnik zrobił pani Hopewell bardzo głupi kawał. Właśnie w tym momencie pani Hopewell zjawiła się w kuchni. No widzę, Forrest, że znalazłeś kolę. Mówi do mnie: biedaku, nie sądziłam, że jesteś aż tak spragniony. Dam ci zaraz szklankę. Ponieważ miała na sobie różowe paputki ozdobione futerkiem i krótką różową koszulkę nocną, przez którą widać wszystko, co jest do zobaczenia, a było całkiem dużo, uznałem, że pewnie wybiera się spać. Dobra, spanie z paniem, ale na razie musiałem szybko coś wykombinować, bo pani Hopewell podała mi czystą szklankę, która lśniła jak tęcza po deszczu, wrzuciła do niej kilka kostków lodu i napełniła kolą. Napój syczał i buzgotał. Ja się nerwowo zastanawiałem, co z nim zrobić, ale na szczęście pani Hopewell powiedziała, że jeszcze musi iść się odświeżyć. Już chciałem chlusnąć świństwo do zlewaka, kiedy nagle zakołatał mi się w głowie pewien pomysł. A może da się to ulepszyć? Przypomniało mi się, jak kiedyś po treningu
U tenera Brenta wstąpiłem do takiego małego sklepiku, żeby kupić limony i przyrządzić sobie limoniadę. Limon nie było, cytryn ani pomarańczy też nie, nic nie było. Więc w końcu kupiłem puszkę brzoskwiń. Potem w akademiku otwarłem ją nożem, wrzuciłem zawartość do skarpety i wycisłem sok. Skoro miałem wprawę w robieniu napojów, pomyślałem, że może z tej coli też uda mi się coś zrobić. Bałem się, że zaraz wykituję z pragnienia, a chciałem sobie jeszcze trochę pożyć. Niby mogłem się napić wody z kranu, ale akurat miałem ochotę na kolę. Dobra. Rozejrzałem się dookoła, znalazłem olbrzymią spiżarnię. W tej spiżarni setki słoików i butelek we wszystkich możliwych kształtach i rozmiarach. Na tej pisało kminek, na tamtej tabasco, a jeszcze inny ocet estragonowy. Przeróżnych słoiczków, butelek i pudełeczek było od groma i ciut. Pomyślałem sobie, że oliwa z oliwek może zabić smak stopionego boczku, a płynna czekolada osłabić smak terpentyny. Do stojącej na ladzie miski wrzucałem to, tamto. W sumie wpakowałem do niej ze 20 czy 30 składników. Porządnie wybełtałem wszystko paluchami, a potem przelałem 4 łyżki tej paciajki do szklanki z kolą. Przez chwilę napój buzgotał gniewnie i syczał jak wąż, kiedy mu się przydepnie ogon, ale nic sobie z tego nie robiłem, tylko bełtałem dalej. Powoli mikstura się uspokajała. Wreszcie znów zaczęła przypominać kolę. Miałem tak sucho w gardle, jakbym ze 3 razy przeczołgał się przez pustynię, więc czym prędzej wydudliłem całą porcję. Nawet nie było to złe. Może nie całkiem miało smak coli, ale dawało się pić. Całkiem smaczne, pomyślałem i nalałem sobie drugą szklankę. Zanim podniosłem ją do ust, w kuchni znów pojawiła się pani Hopwell. No i jak, Forrest, smakuje ci ta cola? Pyta się mnie. Tak, jest całkiem niezła, mówię. Właśnie piję kolejną szklankę, a pani nalać... O nie, co to nie, dziękuję bardzo. Nie chce się pani pić? Pytam ją. Owszem, chcę, ona na to, ale wolę czym innym zaspokoić pragnienie. Nalała sobie pół szklanki gina, dodała parę kroplów soku pomarańczowego. Dziwię się, że możesz pić to świństwo. Mój mąż je wynalazł. Chcę ją nazwać nowa cola. No słusznie, bo starej zupełnie nie przypomina. Komu ty to mówisz, Forrest? Mnie Boże, nigdy w życiu nie piłam czegoś tak obrzydliwego. Smakuje jak... Bo ja wiem, jak terpentyna czy coś. Zgadza się. Szefowie męża, ci kretyni w Atlancie, zawsze muszą mieć jakieś genialne pomysły. Nowa cola, do dupy z taką kolą. Co im się w starej nie podobało? Cholera, nie tak się zwiększa sprzedaż. Zobaczysz, jeszcze się na tym przejadą. Tak pani myśli? Nie myślę, wiem. Coś ci zdradzę, Forrest. Jeszcze się nie zdarzyło, aby ktoś wypił szklankę tego świństwa i się nie pożygał. Mój mąż jest jednym z wiceprezesów koncernu produkującego kolę. Kieruje działem rozwojowo-badawczym. Za wynalezienie tego nowego napoju wylałabym go na zbity pysk. Ale ta kola nie jest taka zła, mówię jej. Trzeba ją tylko trochę ulepszyć, dodać to i tamto. Tak? Zresztą co mnie to obchodzi? Słuchaj, kotku... Nie po to cię tu zaprosiłam, żeby omawiać poronione pomysły mojego męża. Kupiłam tę twoją encyklopedię, czy nie? Więc teraz chcę, żebyś mi się odwdzięczył. Byłam umówiona z masażystą, ale się nie zjawił. Gdybyś był tak miły i zrobił mi masaż. Masaż? Jaki masaż? Normalny. Ona na to. Co się tak dziwisz? Taki z ciebie mądrala, sprzedajesz encyklopedię, a nie wiesz... Jak się robi masaż? To proste. Jedna osoba się kładzie, a druga głaszcze ją po plecach. Każdy kretyn to potrafi. No tak, ale... Żadne ale, przerwała mi. Zabieraj, bratku, szklankę i idziemy. Zaprowadziła mnie do pokoju, w którym zamiast ścian były lustra, a na środku stało na podwyższeniu ogromne łóżko. Obok łóżka stał wielki chiński gong. Z głośników na suficie leciała muzyka. Pani Hopwell przysiadła na łóżku, zrzuciła różowe paputki, zrzuciła różową koszulkę, po czym wyciągła się na brzuchu i przykryła ręcznikiem pupę.
Starałem się nie wlepiać w nią gałów, kiedy się rozbierała, ale było to trudne, bo gdzie nie spojrzałem, wszędzie było jej po kilka. W porządku, mówi do mnie po chwili, masuj. Co miałem robić? Przysiadłem obok i zacząłem masować jej ramiona, a pani Hopwell zaczęła cichutko ochać. Im dłużej masowałem, tym te jej ochy stawały się głośniejsze. Niżej, masuj, niżej, woła, więc przesuwam łapy niżej i niżej, aż do samego skraju ręcznika. Psia kość, nie wiem, jak się dalej zachować, a pani Hopwell nic, tylko sapie i ocha. Nagle, nie przerywając dyszenia, wyciąga rękę, chwyta drąga, jak nie grzmotnie nim w chiński gong. Kurde, cały pokój aż się zatrzęsł w posadzie, a lustra o mało nie podpadały od ścian. Bierz mnie, Forest, bierz, stęka pani Hopwell. Dokąd? Pytam. Nie gadaj, idioto, tylko bierz mnie, ryczy ona. Bierz. Przypomina mi się Jenny i to, co ze sobą robiliśmy. Pani Hopwell jęczy i dyszy coraz głośniej, skręca się na łóżku, obłapia mnie to tu, to tam. Cała sytuacja wysmyka mi się spod kontroli, kiedy nagle bez żadnego ostrzeżenia otwierają się drzwi i w progu staje niski facecik w marynarce, krawacie i drucianych cynglach na nosie. Wygląda trochę jak niemiecki nazista. Elis, woła, chyba już wiem, trzeba wzbogacić przepis o opiłki metalu, powinny zniwelować smak terpentyny. Jezu Chryste, Alfred, rozdziera buzię pani Hopwell. Co robisz w domu o tej porze? Podrywa się na łóżku i próbuje zasłonić ręcznikiem. Nasi naukowcy znaleźli rozwiązanie, podnieca się facet. Czego, na miłość boską, pyta się pani Hopwell. Wiedzą, jak ulepszyć smak. Facet włazi do pokoju, zachowuje się tak, jakbym był z powietrza. Może wreszcie nowa kola będzie się nadawać do picia. Nie bądź idiotą, Alfred. Kto by chciał pić to świństwo? Pani Hopwell jest bliska łez. Stoi goła z niedużym ręcznikiem, próbuje się zasłonić, ale kiepsko jej to idzie. Co sobie zasłania dół, to odsłania górę i tak dookoła. Wojtek w końcu postanawia włożyć różową koszulkę, ale koszulka leży na podłodze i ilekroć się pani Hopwell po nią schyla, to ręcznik się osuwa. Staram się patrzeć w drugą stronę, nie podglądać ani nic, ale ponieważ wszędzie są lustra, i tak wszystko widzę. Nagle Alfred, bo chyba tak się facet nazywa, dostrzega mnie i pyta, pan jest masażystą? Tak, jakby, mówię. To pańska kola? Aha, pije ją pan? Aha, serio? No więc kiwam makuwą, nie bardzo wiem, co powiedzieć, skoro ta nowa kola to jego wynalazek. I co, nie ma paskudnego smaku? Pyta facet i wybałusza gały. Miała, mówię, ale go poprawiłem. Poprawił pan smak coli? W jaki sposób? Dorzuciłem kilka składników. Chwileczkę, on na to. Wziął ode mnie szklankę, podniósł do światła i wlepił w nią podejrzliwie gały. Jak w jakiego robala. Wreszcie upił łyka i nagle oczy zwęziły mu się w chińskie szparki. Spojrzał na mnie, spojrzał na panią Hopwell i tym razem pociągnął wielkiego hausta. Dobry Boże, woła, to świństwo jest całkiem niezłe. Wydudlił wszystko do dna i rozanielił się na gębie, jakby dostał lizaka. Smakuje zupełnie inaczej. Jak panu diabła tego dokonał? Więc mówię, pogrzebałem w spiżarni, potem wrzuciłem to i tamto do szklanki. Pan? Masażysta? No, on nie jest masażystą, powiada pani Hopwell. Nie? A kim? Pyta się Alfred. Sprzedaję encyklopedię, wyjaśniam. Encyklopedię? Dziwi się Alfred. Więc co pan tu robi z moją żoną? O, to długa historia, mówię. Dobra, nieważne, wyjaśnimy to później. Na razie chcę wiedzieć, co pan u licha wrzucił do koli. Niech mi pan powie, błagam. Nie wiem, no, różne rzeczy, mówię. Na początku nie za bardzo mi podchodziła, więc postanowiłem ją doprawić. Nie za bardzo
podchodziła? Kretyn z pana, czy co? Przecież to gówno w ogóle się nie nadawało do picia. A teraz przynajmniej nie chce się po tym żygać. No. Ma pan pojęcie, ile ten ulepszony napój jest wart? Miliony, miliardy, błagam. Niech pan sobie przypomni swoją drogą. Jak się pan nazywa? Gump, mówię. Forrest Gump. A więc, panie Gump, proszę mi zademonstrować, co pan wlał do szklanki. Ale wolno, krok po kroczku. No to mu zamonstrowałem. Tyle, że notatków sobie wcześniej nie robiłem, więc nie pamiętałem detali. W każdym razie powyciągałem ze spiżarni różne buteleczki i słoiczki i spróbowałem powtórzyć swój sukces. A nie do końca mi wyszło. Spróbowałem po raz drugi, potem po raz trzeci. Próbowałem pewnie z 50 razy i wciąż nic. Dupa blada. Już dawno minęła północ, a my, kurde, zasuwamy. Ja mieszam i dolewam. Alfred pije i wypluwa, bo jak mówi, daleko temu do tej pierwszej porcji, a tymczasem panie Opłyl wlewa w siebie ze 20 dżinów z sokiem pomarańczowym. W którymś momencie mówi do nas, ale z was durnie tylko tracicie czas. To świństwo nigdy nie będzie dobre. Nie lepiej położyć się razem do łóżka i zobaczyć, co z tego wyniknie. Zamknij się, Elis, walczy Alfred. Taka okazja może się więcej nie powtórzyć. No właśnie, ja też tak uważam, mówi pani Hopwell. Wraca z powrotem do lustrowego pokoju i zaczyna łomotać w gong. Alfred opiera się o lodówkę i łapie rękami za głowę. Gump, powiada, to się we łbie nie mieści. Byłem na dnie rozpaczy. Ty mnie z niej wyciągnąłeś, dałeś mi nadzieję, a teraz chcesz ją odebrać? Nie, nie, pozwolę. Zadzwonię na policję, każę im zaplombować kuchnię, a jutro wezwę fachową ekipę, zapakujemy do skrzyń wszystko, co mogłeś użyć i prześlemy do Atlanty. Do Atlanty? Tak, Gump do Atlanty, a najcenniejszą przesyłką będziesz ty sam. Ja? Pytam go, jak kto głupi. No przecież nie ja, mówi Alfred. Zabierzemy cię do naszego laboratorium w Atlancie i tam przystąpisz do pracy. Tylko pomyśl, Gump, jutro zawojujemy Atlantę, pojutrze cały świat. Kiedy opuszczałem dom państwa Hopwellów, pani Hopwell stała w oknie i szczerzyła się do mnie szeroko. Chwilę pogłówkowałem nad minionym dniem i doszłem do wniosku, że w tej Atlancie niechybnie wpadnę w jakieś tarapaty. Rozdział trzeci. Wieczorem po powrocie od państwa Hopwellów zadzwoniłem do motelu i powiedziałem Slimowi, że przepraszam, wycofuję się. Nie będę dostarczał ludziom wiedzy do domu. Więc to tak, Gump? Tak mi się odwdzięczasz za moją dobroć? Pyta Slim. Mogłem się spodziewać, że wbijesz mi nóż w plecy. Wykrzykuje do telefonu różne brednie, wszystkie niemiłe dla ucha, a potem trach z całej siły rzuca słuchawkę. No, ale przynajmniej miałem to za sobą. Mały Forrest smacznie spał w swoim pokoju, za to pani Karen zaciekawiła się, o co chodzi, więc jej powiedziałem, że rezygnuję ze sprzedawania encyklopedii i jadę z Alfredem do Atlanty pomóc mu w robieniu nowej koli, bo mogę na tym sporo zarobić, a forsa się przyda, żeby małemu zabezpieczyć przyszłość. Pani Karen zgadza się, że pomysł jest dobry, ale mówi, że skoro Jenny i Donald nie żyją, to powinienem przed wyjazdem pogadać z dzieciakiem i wyjaśnić mu, kim naprawdę jestem. Nie lepiej, pytam się jej, żeby to ona mu wyjaśniła. Pani Karen mówi, że nie. Uważam, Forrest, że w życiu każdego człowieka nadchodzi dzień, kiedy trzeba przyjąć na siebie odpowiedzialność i w twoim życiu ten dzień właśnie nadszedł. Rozmowa z synem nie będzie łatwa, ale musisz ją odbyć. Uważaj jednak, co powiesz, bo ona na całe życie zapadnie mu w pamięć. No, niby wiem, że pani Karen ma rację, ale taka pogaduszka wcale mi się nie uśmiecha. Nazajutrz wstałem o bladym świcie. Pani Karen przygotowała mi śniadanie w postaci płatków z mlekiem i pomogła zapakować się do podróży. Alfred miał przyjechać punkt 9 rano, więc nie bardzo mogłem przesunąć na wieczór rozmowę z małym Forrestem. Odczekałem, aż dzieciak skończy jeść, a potem zawołałem go na werandę. Muszę wyjechać na jakiś czas, mówię mu, i przed wyjazdem chcę ci powiedzieć kilka rzeczy. Tak?
A jakich? Pyta się mnie chłopiec. Że po pierwsze, nie wiem, kiedy wrócę. Po drugie, masz być miły dla pani Karen. To moja babcia. Zawsze jestem dla niej miły, oburza się mały Forrest. Poza tym bądź grzeczny w szkole i nie wdawaj się w żadne bójki ani nic. Dobrze? Dzieciak marszczy noska i patrzy na mnie jakoś dziwnie. Dlaczego mi to mówisz? Pyta się. Przecież nie jesteś moim tatą. O, właśnie, że jestem. O tym też chciałem z tobą pogadać. Jestem twoim tatą. Nieprawda! Nieprawda! Krzyczy mały Forrest. Mój tatuś leży chory, w sawanna. Jak tylko wyzdrowieje, zaraz po mnie przyjedzie. To następna sprawa, o jakiej musimy pogadać, Forrest, mówię. Twój tatuś nie wyzdrowieje. Przebywa teraz razem z twoją mamusią, kapujesz? Nie, to kłamstwo, woła chłopiec. Babcia mówiła mi, że niedługo się z nim zobaczę, już za kilka dni. Babcia się pomyliła, tłumaczę. Twój tatuś zachorował, tak jak twoja mamusia, i nie wyzdrowiał, tak jak twoja mamusia, więc teraz ja się tobą zaopiekuję. Ty? Nie, ja chcę swojego tatusia. Nie zamierzałem ci tego mówić, Forrest, ale tak się porobiło, że nie mam wyjścia. Donald był twoim przybranym tatusiem. Prawdziwym jestem ja. Twoja mama powiedziała mi o tym dawno temu. Byłem wtedy bezdomnym łachmytem, więc pomyślałem sobie, że lepiej ci będzie z mamusią w domu Donalda niż ze mną, bez skrawka dachu nad głową. Ale teraz nie ma mamusi, nie ma Donalda i do opieki nad tobą zostałem tylko ja. Kłamiesz! Woła mały Forrest. Przez chwilę obkłada mnie piąstkami, a potem wybucha płaczem. Spodziewałem się tego. Pierwszy raz widzę jego łzy, ale nie próbuję go pocieszyć. Zresztą myślę, że ten płacz dobrze mu zrobi. Mimo to serce mi się kraje. Nie, kotku, on mówi prawdę. Wtrąca się pani Karen, która cały czas stała w drzwiach i przysłuchiwała się rozmowie. Wychodzi na werandę, podnosi chłopca i sadza sobie na kolanie. Nie umiałam ci tego sama powiedzieć, więc poprosiłam Forresta. Powinnam była zdobyć się na odwagę, ale jakoś nie mogłam. Nie, nie wierzę, krzyczy chłopiec. Wyrywa się, szlocha jeszcze głośniej. Oboje kłamiecie, oboje, oboje. Pod dom podjeżdża wielka, czarna limuzyna. Wysiada z niej Alfred i macha, żebym się pośpieszył. Przez boczną szybę szczerzy się do mnie pani Hopwell. Co miałem robić? Wziąłem spakowaną torbę i ruszyłem do samochodu. Z werandy wciąż dochodziły mnie krzyki małego Forresta. Kłamca, kłamca, kłamca. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałem, żeby pani Karen się myliła i żeby ta rozmowa nie zapadła dziecku na zawsze w pamięć. Przez całą drogę do Atlanty pani Hopwell to mnie głaskała po nodze, to nie po nodze, a Alfred siedział z nosem w jakichś książkach czy papierkach i bez ustanku mruczał coś do siebie. W siedzibie koncernu produkującego kole czekał cały tabun ludzi. Wszyscy ściskali mi łapę i klepali mnie po plecach. Zaprowadzili mnie długim korytarzem do drzwi, na których pisało laboratorium doświadczalno-badawcze, a poniżej ściśle tajne i wstęp surowo wzbroniony. Kiedy wyszłem do środka, myślałem, że się posikam ze zdumienia, bo zobaczyłem kuchnię kropla w krople, jak ta w domu pani Hopwell. Nawet moja szklanka z resztkami coli tkwiła na kontuarze. A jak widzisz, Gump, wszystko jest na swoim miejscu, powiada Alfred. A teraz chcielibyśmy cię prosić, żebyś krok po kroku wykonał to, co robiłeś wczoraj u mnie w domu, kiedy usiłowałeś poprawić smak coli i błagam cię, skup się. Los koncernu spoczywa w twoich rękach. Wydało mi się to trochę niesprawiedliwe. Pomyślałem sobie, kurde balas, za co oni mnie karają? Przecież ja nic złego nie zrobiłem, dorzuciłem tylko kilka rzeczy do tej coli, bo mnie w pysku suszyło, a inaczej nie dało się tego świństwa pić. Dobra, przynoszą mi biały fartuch,
Czuję się w nim jak ten doktor Kilder z serialu, ale nic nie mówię, tylko biorę się do roboty. Najpierw wsadzam do szklanki kilka kostków z lodu i zalewam je tą nową kolą. Potem, tak jak u pani Hopwell w kuchni, wypijam łyka. Nie, do kitu. Więc idę do spiżarni, gdzie wszystko stoi grzecznie na półkach. Z ręką na sercu, no to nie do końca pamiętam, z czego zrobiłem tę paciaję, która tak diametrowo polepszyła smak napoju, ale nic. Biorę różne składniki, trochę tego, trochę tamtego i miącham. Cały czas plączy mi się pod nogami z pięciu facetów, którzy łażą za mną krok w krok i bazgrolą w notesach. Najpierw wziąłem szczyptę tartych goździków i grudę ostrego majonezu. Potem łyżkę piwa słodowego, łyżkę marynaty do mięsa, drobinę zasypki serowej do prażonej kukurydzy, a do tego dodałem trochę melasy i sosu z kraba. Następnie otwarłem puszkę chili con carne, ściągnąłem z góry pomarańczową warstewkę tłuszczu i ją też wrzuciłem do mikstury. A na koniec wsypałem trochę sody oczyszczanej. I wybełtałem wszystko paluchami, tak jak u pani Hopwell w kuchni, i golnąłem łyka. Alfred i faceci od notatek wstrzymali oddechy, wybałuszyli gały i czekają napięciu na moją reakcję. Przez chwilę obracam tym łykiem w ustach. No, tylko jedna reakcja była możliwa. Pfu! O co chodzi? Pyta się jeden z tych notatkowiczów. A nie widzisz, że mu nie smakuje? Odpowiada drugi. Dawaj, Gump, ja spróbuję, mówi Alfred. Ostrożnie przychyla szklankę. Jak nie splunie na podłogę. Chryste, woła, ale gówno! Jeszcze gorsze od naszego! Panie Hopwell, mówi pierwszy notatkowicz, pan Gump splunął do zlewu, a pan na podłogę. Zaczynamy tracić kontrolę nad eksperymentem. W porządku, racja. Alfred na to. Pada na kolana, wyciąga chustkę do nosa i wyciera posadzkę. Chociaż to, gdzie pan Gump splunął, nie wydaje mi się akurat najważniejsze. Dobra, Gump, bierz się z powrotem do roboty. No, to się wziąłem. Cały dzień i prawie całą noc harowałem jak dziki. I w pewnej chwili wszystko zaczęło mi się kiełbasić we łbie. Na przykład zamiast wsypać do szklanki z kolą trochę soli czosnkowej, wydawało mi się, że czosnek złagodzi smak terpentyny, niechcący wsypłem pół zwykłej solniczki. No, mało brakowało, a dostałbym bzika. A podobno tak się dzieje z rozbitkami, którzy piją morską wodę. Dobra, Gump, starczy na dziś, powiada wreszcie Alfred. Jutro zaczynamy, skoro świt. Zgoda? Tak, mówię, ale po cichu myślę sobie, że guzik z tego wyjdzie. No. I znów cały kolejny dzień, potem kolejne tygodnie i kolejne miesiące próbowałem ulepszyć kolę, żeby się nadawała nie tylko do plucia, ale również do picia. Kurde, ale... No i nic. Robiłem próby z pieprzem tureckim, szafranem i wycięgiem z wanilii. Robiłem próby ze spyłkowanym kminkiem i różnymi barwnikami. Używałem tabunów przypraw, jałowców i, no i innych takich. Faceci, co za mną dreptali, zapisali pewnie z 500 notatników. Powoli każdy każdemu igrał na nerwach. A wieczorami wracałem na noc do hotelu, w którym mieliśmy wynajęty apartament i natykałem się na panią Hopwell, ubraną w neglisz. Kilka razy prosiła, żebym jej pomasował plecy, więc pomasowałem. Prosiła też, żebym ją pomasował od przodu, ale odmówiłem, on taki głupi, to ja nie jestem. Po pewnym czasie zacząłem podejrzewać, że ten cały interes to jakaś lewizna. Niby dawali mi w tej Atlancie jeść, niby opłacali mi hotel, ale forsy jako takiej nie widziałem jeszcze na oczy, a przecież musiałem zarabiać na małego Foresta. Którejś nocy leżę w łóżku, dumam co począć, rozmyślam o Jenny, o tym jak nam było ze sobą dobrze. I nagle, tak jak tamtego dnia na cmentarzu, jej twarz pojawia się przede mną zupełnie jak żywa. No i co? Matołku, mówi do mnie, jeszcześ sobie nie wykombinował? Czego?
pytam ją, a ona na to, że nie ulepszysz tego świństwa. Wtedy w mobil to był przypadek, fuks. No więc co mam zrobić? Pytam. Rzuć tę robotę, wyjedź stąd. Znajdź normalną pracę. Nie marnuj życia na rzeczy niemożliwe. Nie mogę wyjechać, mówię jej. Ci ludzie na mnie liczą. Mówią, że jestem ich ostatnią deską ratunkową, że tylko ja mogę uratować koncern od ruiny. Chrzanich, Forest, przecież ty ich nic a nic nie obchodzisz. Oni cię wykorzystują, trzymają cię tu, bo nie chcą stracić swoich ciepłych posadek. No tak, dzięki za radę, mówię, pewnie masz rację. Zawsze miałaś. Po chwili Jenny znika i znów jestem sam jak palec. Ledwo się obudziłem o świcie, a już wparował Alfred i porwał mnie ze sobą. Znów miąchałem składniki w kuchni doświadczalnej, ale jakoś bez większego przekonania. Gdzieś tak koło południa przyrządziłem kolejną porcję. Tym razem zamiast wykrzywić pysk, krzyknąć tfu i wszystko wypluć specjalnie, wyszczerzyłem zębiska, westchłem błogo ha i wziąłem następnego łyka. Rany! Woła jeden z dodatkowiczów. Co się dzieje? Czyżby... Tak, mówię. Chyba się wreszcie udało. Dzięki ci Boże, dzięki! Drze się Alfred i z radości obkłada się piąchami po głowie. Daj pan spróbować drugi. Z notatkowiczów. Wyciąga rękę po szklankę, bierze łyka, po czym obraca kole w ustach tak, jak ci faceci od próbowania wina. Mówi, wcale niezłe. Dajcie i mnie, prosi Alfred. On również bierze łyka. Patrzę z niepokojem, co będzie, ale jego twarz też przybiera błogi wyraz. Ach, wzdycha, sama rozkosz. Ja też chcę... woła trzeci notatkowicz, a Alfred na to nie, psia kość, coś musi zostać do analizy chemicznej. Zawartość tej szklanki jest warta miliardy dolarów. Słyszycie? Miliardy dolarów! Wybiega na korytarz, wrzeszczy na dwóch uzbrojonych strażników, że mają zanieść szklankę do sejfu, a sejfu strzec jak oka w głowie. Potem wbiega z powrotem do kuchni doświadczalnej, ryczy Gump. Udało się, udało się, udało się, Gump, i z radości wali się pięścią po kolanie. Gębę ma tak czerwoną, że mógłby iść w konkury z burakiem. Faceci od notatków trzymają się za ręce, skaczą do góry i w dół i drą się jak banda kanibli. Wtem drzwi do kuchni się otwierają i w progu staje wysoki, szpakowaty mężczyzna w ciemnym garniturze. Wygląda bardzo dostojnie. Co się dzieje? Pyta. Cud! Woła Alfred, a potem mówi do mnie. Gump? Przedstawiam ci przewodniczącego Rady Nadzorczej, a zarazem prezesa naszego koncernu. Przywitaj się grzecznie. Jaki cud? Dopytuje się gość w garniturze. Obecny tu Forrest Gump sprawił, że nowa kola nadaje się do picia. Wyjaśnia Alfred. Tak? Dziwi się prezes. Panie Gump, a jak pan tego dokonał? Nie mam zielonego. Powiadam, ot, zwykły fuks. Parę dni później... koncern od Coli urządził w swojej siedzibie w Atlancie huczne przyjęcie, na którym planowano zamonstrować nowy napój. Gości zaproszono 5000 czy koło tego. Są gryzipiórki z gazet, politycy, różne dostojniki, akcjonariusze czy no jakich tam śmietana towarzyska. I z 500 dzieciaków ze szkół podstawowych. Na zewnątrz snopy reflektorów śmigają po niebie, a na ulicy tłumy bez zaproszeń machają do szczęśliwców, którzy je dostali. Goście odpicowani w smokingi i długie kiecki kręcą się po sali, wymieniają się na ukłony, komplementy. I nagle kurtyna się odsuwa, ukazując scenę, a na scenie nas, czyli mnie, Alfreda, panią Hopwill i prezesa. Szanowni państwo, mówi prezes, mam niezwykle doniosłą wiadomość, którą chciałbym się z państwem podzielić.
sali zapada cisza, wszyscy się na nas gapią. Z prawdziwą dumą ogłaszam, że koncern zamierza wprowadzić na rynek nowy produkt, który powinien spotęgować nasze zyski. Jak Państwo wiedzą, cola istnieje na rynku od ponad 70 lat i cieszy się tak dużym powodzeniem, że dotychczas nie widzieliśmy potrzeby ingerowania w jej oryginalny skład. Teraz jednak mamy lata 80., lata wielkich przemian, no i cóż, zmiany są nieuniknione. General Motors wprowadza je co 3-4 lata, co kilka lat zmieniają się politycy, nawet zwykli ludzie raz czy no, dwa razy do roku zmieniają ubrania. Po sali przeszedł cichy pomruk. Chodzi mi o to, ciągnie dalej prezes, że projektanci mody systematycznie unowocześniają swoje kolekcje i oczywiście zarabiają na tym krocie. Przez chwilę prezes milczy, żeby to, co powiedział, dotarło do publiki. Potem bierze duży oddech i mówi: tak więc my również postanowiliśmy odstąpić od naszego starego, wypróbowanego przepisu i zaproponować Państwu coś nowego. Produkt, który ochrzciliśmy Nowa Cola. Twórcą tego niezwykłego napoju jest genialny, młody naukowiec, pan Forrest Gump. W tej chwili nasz personel roznosi wśród Państwa butelki i puszki Nowej Coli. Zanim jednak je Państwo skosztują, proponuję, żebyśmy na moment dopuścili do głosu jej twórcę i wynalazcę. Panie i panowie, pan Forrest Gump. Facet podchodzi do mnie, bierze mnie za łokieć i prowadzi do mikrofona. Gacie mi się trzęsą ze strachu i chce mi się siku, ale nie mówię tego. Jedyne, co mówię, to mam nadzieję, że będzie wam smakować, a potem szybko cofam się. Doskonale, woła prezes, jak się oklaski kończą. A teraz zapraszam do kosztowania. Patrzę w dół na salę. Jedni otwierają puszki, inni odkapslowują butelki, potem wszyscy zaczynają dudlić. Z początku rozlegają się ochy i achy, ten mruży ze smakiem oczy, tamten kiwa makuchą. Nagle któryś z zaproszonych bachorów jak nie wrzaśnie: fuj, co za gówno, i jak nie splunie na podłogę. Inne smarkacze migiem wzięły z niego przykład. Po chwili całe autotorium pluło, krztusiło się i zrzucało przekleństwa. Jedni niechcący opluwali drugich, ci drudzy zrywali się niezadowoleni i wkrótce rozpętała się bijatyka. Goście ciskali Nową Colą to w nas, to w siebie. Tu się toczyła bójka na pięści, tam się kopali, tarmosili, gdzie indziej przewracali stoły. Słowem, istna pandemonia. Kilka kobiet wybiegło na zewnątrz, bo im w tym chaosie pozrywano kiecki. Bez ustanka migotały flesze, a kamery telewizyjne wszystko kręciły. Ja z panem prezesem Alfredem i panią Hopwill stoimy jak te gubki na środku sceny. W pierwszej chwili staliśmy nieruchomo, ale potem zaczęliśmy się ruszać w prawo, w lewo, byleby tylko nie oberwać puszką czy butelką, a w którymś momencie pan prezes krzyczy: wezwać policję. Ale patrzę na tabuny w dole i widzę, że policja też ciska puszki. Po jakimś czasie pandemonia wylewa się na ulicę i w całym mieście rozlega się wycie syren. Ja z prezesem Alfredem i panią Hopwill próbujemy wydostać się na zewnątrz, ale po drodze grzęźniemy w tłoku. Ktoś zdziera z pani Hopwill kieckę i biedaczka znów paraduje w negliżu. Kleimy się wszyscy od różnych świństw, od Nowej Coli, cudzej śliny, od ciastków, babeczków, którymi częstowano gości. Ktoś krzyczy, że z powodu rozruchów burmistrz Atlanty ogłosił stan wyjątkowy. Zanim się rozruchy skończyły, tłum powybijał wszystkie okna na Peachtree i pograbił większość sklepów, a kilka rozruchowców zaczęło podpalać budynki. Stoję sobie grzecznie
pod markizą na zewnątrz koncernowej siedziby, kiedy nagle ktoś z tłumu mnie rozpoznaje i wrzeszczy: to on! A ja nim się kapłem, co jest grane, rzuca się w moją stronę cała hałastra, setki, tysiące luda, nie wyłączając pana prezesa, Alfreda i pani Hopwill, która zasuwa goła w samych tylko majtach. A myślę sobie: Forest, chłopie, nie masz nad czym dumać, w nogi. Więc gnam przed siebie ile dechu w płucach, przez miasto, przez autostradę, po wzgórzach i bocznych drogach, a obok co rusz śmigają butelki, puszki i kamienie, kurde, flaki. Myślę sobie, dlaczego wszyscy zawsze muszą mnie ganiać. W końcu umkłem, hołocie, bo jak wiecie, giry mam nie od parady. Ale coś wam powiem, stracha to najadłem się po uszy. Po jakimś czasie znalazłem się na starej dwupasmówce. Nie miałem zielonego, dokąd prowadzi, ale jak zobaczyłem światła reflektorów, migiem wystawiłem łapę z uniesionym kciukiem. Reflektory się zatrzymały, a za nimi półciężarówka. Pytam się kierowcy, dokąd tak pruje, a on, że na północ, do Wydzinii Zachodniej. Jak chcę z nim jechać, to proszę bardzo, tylko muszę wsiąść do skrzyni, bo w szoferce już ma pasażera. Zerkam na pasażera i kurde, gały mi wyłażą z orbit, bo obok kierowcy siedzi wielkie, stare świńsko. Bydle chrząka, dyszy i jest tak grube, jakby ważyło 200 kilo. To Gertruda, wspaniała przedstawicielka Rady Hampshire, mówi kierowca. Muszę o Trudzie dobrze dbać, bo kiedyś się dzięki niej wzbogacę, a reszta z tyłu to zwykłe świnie. Może będą pana trącać ryjami, ale niech się pan nie obawia. Krzywdy nie zrobią. No więc wlazłem do skrzyni i ruszyliśmy w drogę. Do towarzystwa miałem kilkanaście wieprzów, które na mój widok od razu zaczęły głośno kwikać. Po jakimś czasie ucichły i posnęły, więc mogłem wreszcie wyciągnąć nogi. A niedługo potem zaczął padać deszcz. No, tak to już jest, Forest, myślę sobie. Raz na górze, raz na dole. Twoje życie to jedna huśtawka. Następnego dnia o świcie podjeżdżamy na parking dla ciężarówek. Kierowca wysiada z szoferki i podchodzi do skrzyni. No, jak się spało? Pyta. W porządku, mówię. Leżę pod wieprzem, dwa razy większym ode mnie, ale dzięki tej kołderce przynajmniej w nocy nie zmarzłem. Chodźmy na śniadanie. A przy okazji, nazywam się MacGyver, mówi do mnie gość. Przed wejściem do restauracji stoi stojak z gazetami, biorę The Atlanta Constitution, a tam wielkimi literami pisze: niedoszły wynalazca, debil, sprawcą rozruchów w mieście. The Atlanta Constitution. Były sprzedawca encyklopedii z Alabamy, który twierdził, że opracował recepturę nowego napoju dla koncernu produkującego kole, był wczoraj sprawcą jednych z najpoważniejszych zamieszek w historii Atlanty. Rozruchy wybuchły w chwili, gdy na oczach kilku tysięcy najznamienitszych obywateli miasta wykryto próbę oszustwa. O godzinie 7 wieczorem prezes koncernu przedstawił zebranym w audytorium gościom Foresta Gumpa, wcześniej domokrążce sprzedającego tandetne encyklopedie, i oznajmił, że ten wymyślił nowy napój stanowiący odmianę ulubionego w kraju napoju bezalkoholowego. Zdaniem świadków podana gościom do skosztowania nowość wywołała gwałtowną reakcję większości obecnych, wśród których znajdował się burmistrz Atlanty z małżonką, członkowie Rady Miejskiej wraz z żonami oraz prezesi i kadra kierownicza przeróżnych firm i instytucji. Od policji wezwanej na miejsce zdarzenia dowiedzieliśmy się, że zamieszki miały niezwykle burzliwy przebieg. Ludzie w audytorium bili się, ciskali, czym popadnie, a nawet zrywali suknie z kobiet. Tak więc najwybitniejsi obywatele miasta zostali narażeni na wiele przykrości.
Po pewnym czasie bijatyka przeniosła się z budynku na ulicę. W czasie rozruchów, które ogarnęły elegancką śródmiejską dzielnicę, dokonano znacznych zniszczeń, jak to skomentował pragnący zachować anonimowość przedstawiciel elity towarzyskiej. Czegoś podobnego nie widziałem od czasu rozruchów murzyńskich w 64 roku. Niewiele wiadomo o sprawcy całego zamieszania w Foreście Gumpie, który, jak twierdzą świadkowie, uciekł wkrótce po rozpętaniu awantury. Według informacji, jakie udało nam się zebrać, Gump, mężczyzna około 40, podczas studiów na Uniwersytecie Stanowym Alabamy grał w uczelnianej drużynie futbolowej. Tak, pamiętam go, powiedział nam pragnący zachować anonimowość pomocnik trenera, obecnie szkolący drużynę uniwersytecką w Georgii. Rozumem nie grzeszył, ale potrafił, sukinsyn, zasuwać jak mało kto. Policja nadała komunikat w sprawie Gumpa do wszystkich jednostek w całym stanie, natomiast prezes koncernu produkującego kole wyznaczył $1 000 000 nagrody dla osoby, która go schwyta i dostarczy żywego lub martwego. Schowałem szybko gazetę. Weszliśmy do restauracji, klapliśmy przy stoliku i pan MacGyver zaczął mi opowiadać o swojej farmie w Virginii Zachodniej. O, na razie prowadzę skromne gospodarstwo, mówi. Ale zobaczy pan, kiedyś w przyszłości zostanę największym hodowcą trzody chlewnej na świecie. Tak, to miło. Ja na to. Miło? Jakie miło? Brud, smród i ogólny syf. Jedyny plus to, że można sporo na świniach zarobić. Ludzie kochają szynkę i jajka na bekonie, więc trzeba im wyjść naprzeciw, nie? Wie pan, nawet nie ma przy świniach dużo roboty, tyle że innych problemów jest co niemiara. Na przykład, pytam go, a choćby to, że mieszkańcy pobliskiego miasteczka, Cowville, bezustannie narzekają na fetor. No, przyznaję, świnie to nie perfumy, ale przecież nie zwinę interesu. Mam 1000 sztuk, które całymi dniami nic nie robią, tylko żrą i srają i pewnie, że śmierdzi, ale ja się przyzwyczaiłem, więc dlaczego inni nie mogą? Jeszcze przez jakiś czas nawija o swojej hodowli, a potem zmienia temat. Uczestniczył pan wczoraj w tych zamieszkach w Atlancie? Pyta się. Wyglądało, jakby w mieście wybuchła rewolucja, co? Nie, raczej nie uczestniczyłem, powiadam. Nie jest to do końca prawdą, ale nie mam ochoty wchodzić w szczegóły. Dokąd pan jedzie? No nie wiem, gdziekolwiek, za robotą. A w jakiej pan branży robi? Pyta pan MacGyver. Bo chwilowo w żadnej, mówię, ale różnymi rzeczami się w życiu zajmowałem. Teraz muszę znów stanąć na nogi. O, to może by pan u mnie popracował na farmie. Zawsze jest sporo do zrobienia. Czemu nie? Pomyślałem sobie. I tak wylądowałem wśród świniaków.